Duma Stolicy PL, z nami Ewa Fadłowa, Warszawskie Polonia, Adam Pazio. Witam Cię, Adam. Witam serdecznie. No niestety, podobnie jak rok temu, na inaugurację trzeciej ligi, tak i w drugiej lidze zaczynamy sezon od porażki. No, jak na bieżąco podsumujesz przebieg tego spotkania? Na pewno stracone pierwsze 45 minut gdzieś. Nie wiem, czy to spowodowane stresem, czy... ciężko to wytłumaczyć. Bardzo słaba pierwsza połowa w naszym wykonaniu. No, w drugiej gdzieś goniliśmy ten wynik. Myślę, że ta druga połowa to już była ta Polonia, która wywalczyła awans. No i liczę na to, że tak jak graliśmy dzisiaj w drugiej połowie, tak będziemy wyglądali do końca sezonu. Mhm. Jeżeli chodzi o samą pierwszą połowę, to zarówno jeżeli chodzi o warunki pogodowe, jak i zdarzenie pozaboiskowe było bardzo gorąco. Myślisz, że ta sytuacja z kibicami, która wyniknęła, mogła mieć jakiś wpływ na straconą przez Was drugą bramkę? Na brak koncentracji w tym zakresie jakby? Nietypowa sytuacja. No, na pewno na boiskach drugiej ligi, tak? Ale myślę, że nie ma tutaj przyzwalać na okoliczności, które są poza nami. Wyszliśmy z szatni nastawieni, żeby odrobić tą jedną bramkę, a tu niestety przez nasz głupi błąd straciliśmy drugą. Dlatego w drugiej połowie gdzieś już postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Chcieliśmy odwrócić losy spotkania, niestety udało się zdobyć tylko jedną bramkę, no ale myślę, że ta gra w drugiej połowie musi tak wyglądać i tak muszą wyglądać nasze mecze. Mhm. Już ostatnie pytanie. No, okazja do rehabilitacji będzie w poniedziałek, 1 sierpnia, w starciu ze Spadkowiczem z Fortuna pierwszej ligi Stomile Molsztyn. No, jak zapatrujecie się na to spotkanie z tak utytułowanym rywalem? No, na pewno będziemy grali u siebie o 3 punkty. To myślę, na własnym boisku musimy punktować, musimy wygrywać, musimy trzymać tą twierdzę, którą stworzyliśmy sobie w tym roku. I to będzie najważniejsze. No, z wyjazdu wiadomo, trzeba przywozić punkty, ale na pewno musimy się skupić na tych meczach u siebie. To musi być nasz dom i liczą się tylko 3 punkty. Tego życzymy. Dzięki wielkie. Dzięki.